Kuba chce pomagać, mimo tego, że sam potrzebuje pomocy. Kuba się urodził raczej zdrowy. Wypisano go z obustronnym zapaleniem płuc ze szpitala. No i tak to się wszystko potoczyło. Śmierć kliniczna, zaburzenia elektrolityczne, no i wyszło porażenie. I od tamtej pory został rehabilitowany i jest tak, jak widać. Smar furuje. Równo. Jeszcze raz. Smar tu. A dobrze. Obraca. Zobacz. Szymy. Jeszcze otwieramy to. Delikatnie. Zobaczymy. Tamte pudełka, co robiłem do domu muminków i przyjaznego domu, to też zamawiali i oklejałem pudełka papierami i własny koszt. Tyle, ile mogliśmy, tyle Kubę wyciągliśmy. Czyli od dzieciństwa on podlega rehabilitacji, tak? Tak. I przez jakich specjalistów? Lekarz rehabilitant, w ogóle to musi być neurolog, rehabilitant, logopeda, psycholog, pedagog, masażysta. Cała rehabilitacja. I w tej chwili on w rehabilitację ma... To znaczy się w tej chwili mamy w kreatorze zajęcia codziennie. Oprócz tego mamy dwa razy w tygodniu masaże w Kamieńcu. Techniki powięziowe polega na rozluźnieniu, normalizacji napięcia. Po to, żeby zmniejszyć napięcie mięśniowe, a później pracować nad funkcją, czy nad prawidłową jakością ruchu. No i zaczynamy konie. Czyli hipoterapia, tak? Tak. I te konie będziecie teraz kontynuować, czy mamy jakieś technicznych zabiegów? Tak, w tej chwili te konie mamy 21 zajęć za darmo, a już później, żeby była ciągłość, będziemy za nie płacili. Ella to ta biała. No, a opcja ptaka uparta. Jak marchewki nie dasz, to od razu stajesz oporem. Jak? Kuba bardzo kocha konie, bardzo tęskni. Na każde zajęcia przyjeżdża z wielką radością i sprawia również mnie to wielką radość, że ja mogę sprawić komuś radość, tak? Kubie zwłaszcza. I że połączyła nas wspólna miłość do koni.
bardzo cierpliwym pacjentem, bardzo dobrze nam się razem współpracuje i widać znaczne postępy. Z większą łatwością wsiada na konia, również na nim jeździ. Przykurcze, silne przykurcze w nogach oczywiście są i pewnie będą, chociaż jazda konna niweluje ból. Duchem takim. Kuba to jest taka osoba, która zamawiam przeza nas. To jest taki bardzo fajny człowiek. Lubimy go. Chodzi o to, że gra z nami, ale też jest naszym takim niesamowitym wsparciem duchowym. Tego swojego upośledzenia, tej choroby ciężkiej, która go spotkała w najmłodszym okresie, Kuba jednak zdobył wykształcenie, prawda? Skończył szkołę. Tak, Kuba skończył gimnazjum. No w tej chwili nie ma takiej szkoły, która by mogłaby być dalej, gdzieś go tam popchać. No, ale tak, miał nauczanie indywidualne. Miał zajęcia w szkole, miał przerwy, tak jak wszystkie dzieci, chodził na obiady, chociaż nie musiał, bo ja byłam w domu i w ogóle, ale chodziło o to, żeby on był z dziećmi. To ja zrobiłem. U papieża byliśmy. Przy samym fotelu staliśmy prawie. To była wycieczka prawie dwutygodniowa. To żeśmy zwiedzili, no dużo. Całego buta. Taki prawie cały but.
To się rozpoczęło, jak to zaczęli to razem łatwiej, nie? To tak, jak było stowarzyszenie razem. Jeździliśmy do Jeszkowic tam, bo wtedy było w Jeszkowicach rowerkami. No i tak nie wiem, coś tam Kubę z tymi zakrętkami. Nie wiem, czy to... To chyba wyszło... Może z telewizji, bo tam kiedyś był taki program, pokazywali jakiś pan, co nazbierał, ile tam pieniędzy, że tam wózek jakiś kupili. Jego coś tam tego ruszyło i tak powoli... I pani Małgosia... Zbierać te zakrętki tu, tam. No ale potem właśnie mówię, to tak... Zaczął te kartony, no to tak żeśmy w kiosku postawili, tam na rondzie. Gminie, w szkole. W gminie to później, no w szkole. I tak zaczął to zbierać i to już trwa już za 2 lata albo. A teraz przerobiłem wszystkie napisy na hospicy. No teraz na hospicy, no bo przynajmniej jest, wiesz... Pożytek. No zawsze był pożytek, tylko po prostu, wiesz, jest odbiorca stały, że się nazbiera, dzwoni, przyjeżdża, zabiera i spokój, nie? Ja już nie muszę gdzieś tam wozić i tego typu. No bo nawet nie byłoby czym wozić, bo my nie mamy samochodu ani nic i to by były trudności, żeby gdzieś tam zawieźć. No zbierał tego i... No bo Kuba jak tylko coś podchodzi, tak jak wtedy w tych Jeszkowicach, co te mieli jakiś... No to też było taka akcja, była tam... Z papieru toaletowego. Ta pani z tych... Te tubki z tych papierów. A, no myśmy jeszcze... Jakiś innych tego... Matko, jak on tutaj to... Cała wieś tutaj zbierała, worki było, a najbardziej się myśmy denerwowali, bo w domu to tak samo. Tak szybko kończył ten papier toaletowy, żeby tą tubkę mieć, no. Zapytam, jaki miałem kontakt z hospicjum, z taką panią, która prowadziła w hospicjum te sprawy. Rozmawiałem o tym, że możemy też ściągać nakrętki z gminy Czernicy. I od słowa do słowa z Kubą, bo jesteśmy razem w jednym stowarzyszeniu. A osób niepełnosprawnych Kuba deklarował się, że takie nakrętki będzie organizował i ściągał ze szkoły w Czernicy. Nie za bardzo wierzyłem, że mu się to uda. Powiem szczerze, ale wykazał się ogromną operatywnością i mało tego, że ściąga ze szkoły w Czernicy, to ściąga jeszcze z Okulickiego, prawda Kuba? Tak. Z takiego domu pomocy społecznej z Okulickiego i bardzo operatywnie to robi, widać, że chce pomagać mimo tego, że sam potrzebuje pomocy. Także naprawdę świetnie mu to wychodzi i tak od 2 lat już praktycznie raz w miesiącu taką paczkę zawozimy do hospicjum, do ich magazynu na tyłach sądu rejonowego. No i to wszystko. I to tylko wszystko dzięki Kubie. Kuba nie myśli tak, jak my myślimy głową, tak rozumem, tylko sercem, tak. Bardzo ludziom dziękuję, wyrazili zgodę na postawieniu kar. To, no. I panu Krzysiowi, co pomaga w ogóle, zabiera ode mnie te nakrętki. Dziękuję koledze Pawłowi Kowalczykowi serdecznie. Yeah.